Szanowni Państwo, otwieram 17. sesję Rady Gminy. Jeszcze w starym roku 2015. Witam serdecznie Pani i Panów Radnych. Witam Pana Wójta. Witam Panią Sekretarz. Witam Panią Skarbnik. Witam Pana Mecenasa. Witam Panią Protokołującą. Tutaj nam Panią Dyspektor Sobocińską. Serdecznie witam Przewodniczącą Rady Powiatu Panią Magdalenę Dzikowską. Witam Radnego Powiatowego Pana Bogdana Kopańskiego. Witam Panie i Panów Sołtysów. Witam mieszkańców gminy Rybno. I bardzo mi miło również powitać Panie, które dzisiaj nas będą nagrywać. Jest to produkcyjna telewizja TVN, LN, jeśli się pomyliłem, proszę o sprostowanie, ale myślę, że to wszystko jest. I Szanowni Państwo, chciałbym stwierdzić, że mamy dzisiaj kworum. Jedna radna, Pani Agnieszka Wisocka, usprawiedliwiała się wczoraj, więc dzwoniła, że dziś nie będzie mogła być na sesji. Czyli 14 radnych uczestniczy w dzisiejszych obradach sesji. Chcę Państwa przeprosić za mój głos, ale troszeczkę jestem przeziębiony, także postaram się krótko tutaj nie przeszkadzać. Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni, porządek obrad myślę, że wszyscy otrzymali i chciałbym zapytać Panie i Panów Radnych, czy ten porządek obrad jest do przyjęcia, czy chcecie Państwo coś wnieść. Na wstępie chcę tylko poinformować, że nie otrzymali Państwo, Panie i Panowie Radni, nie otrzymali protokołu z poprzedniej sesji. A chciałem poinformować, że przyjęty protokół będzie na następnej sesji, gdyż poprzednia sesja była dość obszerna i protokół musi być napisany szczegółowo, dokładnie, bo nie chciałem Pani protokolance tutaj zabierać świąt, żeby siedziała w święta nad protokołem. Jeżeli macie Państwo do mnie o to inne zdanie, to tylko i wyłącznie moja wina, ale tak zdecydowałem, że przyjmiemy to na następnej sesji. Każdy otrzyma te protokoły. Myślę, że już obydwa z dzisiejszej sesji i z poprzedniej. A więc ponawiam pytanie, czy są uwagi do porządku obrad dzisiejszej sesji, czy są jakieś dodatkowe punkty. Nie widzę. W związku z tym proponuję przegłosować proponowany porządek obrad. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Czy wstrzymał? Więc nie widzę. Szanowni Państwo, jesteśmy w tej chwili i już otwarcie, stwierdzenie prawomocności, ustalenie porządku obrad. I jesteśmy przy punkcie czwartym, wręczenie stypendium sportowego. I tutaj bardzo proszę Pana. Dziękuję. Zapraszam Państwa do nas. Panie Przewodniczący, również zapraszam. I Państwo mieszkacie na obwodzie wyborczym. Zapraszam. Którego radnego czy radnej? Aha, no to jeszcze zapraszam Pana Sylwka. Wzorową postawę, jak również promowanie gminy Rybno w kraju.
z gratulacjami, życzeniami dalszych sukcesów sportowych i osobistych Rada Gminy i Wójt Gminy Rybno. Gratuluję. Gratulacje też dla rodziców, że potraficie się troszczyć o swojego syna i że może nas tak godnie reprezentować. Czy do nas coś powiesz? To może na co? Chciałam bardzo podziękować, to najbardziej panu Klaterowi. Niestety nie mógł dzisiaj z nami być, chociaż był zaproszony. On wkładał bardzo dużo pracy w to, żeby Artur osiągnął tak wysokie wyniki. Nie tylko na szczeblu ogólnopolskim, jak również regionalnym. Trenuje od 6 lat taekwondo, miał 3 lata, jak zaczął trenować. Systematycznie trenuje. Czasem jest leniwy, ale jednak motywuje go to. Ze względu na warunki pogodowe czasem też nie mogłam dojechać, ale zawsze mama, ja proszę, chcę, więc jednak zawsze dojeżdżamy. Nie tylko Artur trenuje tutaj z Rybna, trenuje jeszcze 3 innych chłopców. Jeździmy na zmiany, więc to są treningi w Działnowie 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Za to, że Artur brał udział w Mistrzostwach Polski, trener zgodził się i przygotowuje go do egzaminu na stopień mistrzowskie. Na wiosnę ma się odbyć ten egzamin. Będzie to na czarny pas. Myślę, że wszystko się uda. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Może nasz klub też rozszerzy swoją działalność o taekwondo. Może jak Państwo macie takie dobrze znajome kontakty z klubem w Działdowie, może ci trenerzy by do nas chcieli przyjeżdżać i prowadzić zajęcia. Proszę to zaproponować klubowi, ale już podszynę wtedy Delfinę Rybną. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, dziękuję temu młodemu obywatelowi za wyniki, rodzicom, że mogę się poszczycić, a jest to nie tylko zaszczyt dla rodziców, ale zaszczyt dla nas, dla całej gminy, bo w ten sposób promujemy tę gminę, że mamy takich młodych, zdolnych obywateli. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie roczne wójta gminy Rybnik. Bardzo proszę, pan wójt. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, razem z Radą myślę, że nam się udało dużo w tym roku osiągnąć. Rozbudowaliśmy wodociągi w gminie Rybno na długości 3825 metrów, za 216 tysięcy, to żeśmy z budżetu gminy Rybno. Będziemy wydatkowali te pieniądze, będziemy próbowali odzyskać z tego 85% w tej nowej perspektywie finansowej. Jeżeli chodzi o plan gospodarki emisyjnej, musimy szybko sporządzić plan gospodarki niskoemisyjnej, bo musimy termomodernizować nasze budynki i wymieniać instalację aluminiową na miedzianą. Jest ogromne dofinansowanie, ale bez... Coś tu nam się włączyło. Zobacz. Musimy to jak najszybciej opracować. W tym roku żeśmy wiele dachów zrobili na różnych budynkach, między innymi budynek Urzędu Gminy. Część dachów żeśmy zrobili w oparciu o środki zewnętrzne, część o środki własne. Przebudowaliśmy dróg na ogólną kwotę 593 tysiące. Tu akurat mamy drogę w Rafatach. Infrastrukturę drogową, czyli jakieś urządzenia związane z drogami, przepusty, mosty, tego typu rzeczy na ogólną kwotę 184 tysiące w tym roku. Inwestycje ogółem w 2015 plan 1 656 tysięcy, wykonanie 2 298 tysięcy, w tym środki zewnętrzne 1 152 tysiące. Przy roku, gdzie nie mogliśmy aplikować o szereg różnych do różnych instytucji, ośrodki, żeby wspomóc inwestycje. Uważam, że to dzięki Radzie, dobrej współpracy nam się to udało.
z dość dobrym wynikiem. Grunty przejęte w trakcie przyjmowania około 60 hektarów i dalej to kontynuujemy. Udało nam się zaktywizować w znacznym stopniu społeczność i społeczność sama aplikowała różne środki. W skali roku to jest na 32 tysiące. Ogromne pieniądze. To, co szło przez gminę, nie mówię o takich rzeczach jak stowarzyszenie w Szczuplinach, które samo gdzieś tam zorganizowało sobie pieniądze, tylko to, co przez gminę, gdzie była potrzebna pieczątka, czy pani sekretarz, czy wójta gminy. Roboty publiczne. Ogólna wartość robót publicznych na około 300 tysięcy. To jest zasługa pana Wiesia Szczewickiego. Sami widzicie, co robili pracownicy gminy. Ta sala, odnowienie tej sali, to jest ich zasługa. Opieka zdrowotna. Słuchajcie, tutaj mam już deklarację, jeżeli chodzi o Urząd Wojewódzki, że ta stacja pogotowia powstanie w 2016 roku, dlatego już koncepcję mamy opracowaną w rozbudowę ośrodka zdrowia. Proszę, będziemy robić dokumentację i w tym roku zaczniemy rozbudowę ośrodka zdrowia w Rybnie. Będziemy próbować uzyskać na to finansowanie na różne części. Zobaczymy, to głównie tutaj rola pani sekretarz. I w tym roku do Agencji Technologii Medycznych żeśmy się zwrócili, żeby otrzymać zgodę na to, żebyśmy mogli szczepić, jeżeli chodzi o HVS, jeżeli chodzi o próchnicę. Te rzeczy żeśmy zrobili. Myślę, że żeśmy z radą poprawili znacznie wizerunek gminy. Często odwiedza nas pan marszałek wielokrotnie. Ostatnio gościliśmy wojewodę. Cały dzień u nas spędził. Był też wicemarszałek, więc myślę, że wizerunek mamy coraz lepszy. Wiele osób wpływowych, które mają wpływ na podział pieniędzy w województwie, nas odwiedza. Najważniejsze reformy, które żeśmy poczynili na terenie razem z Radą Gminy, to wprowadzenie Funduszu Sołeckiego, przekształcenie Zakładu Komunalnego. Jeżeli chodzi o zarządzanie w jednostkach podległych gminie, czyli wójt już nie ingeruje, jeżeli kto gdzie jest zatrudniony. Rozliczamy kierowników jednostek za efekty pracy, za konkretną działalność związaną ze statutem zakładu, bez żadnych tam nacisków, kto ma być zatrudniony, czy jaka forma różnych zleceń. Uszczelniliśmy system finansowy. W tej chwili na koncie gminy żywej gotówki mamy około 3 milionów, jest to bardzo dobra sytuacja. Radni wiedzą, że to jest bardzo dobra sytuacja. 3 miliony żywej gotówki, nie wirtualnych pieniędzy. 3 miliony żywej gotówki mamy na swoim koncie. Tutaj wielkie podziękowania dla pani skarbnik. Dzięki jej zaangażowaniu, jej działowi. W poniedziałek ponad 600 tysięcy skarbówka już nam przelała za jeden rok pieniądze. W następnych miesiącach będą kolejne pieniądze i to są ogromne pieniądze. Tu szczególne podziękowania dla pani Basi Topleskiej, która z zespołem siedziała dniami, nocami, karteczkami różnego koloru, zaznaczając różne liczby, cyfry. Ogrom pracy ten dział wykonał. No ryzyko jest, bo to narażamy się na kontrolę. Skarbnik, jak i wójt ponoszą pełną odpowiedzialność, ale mamy bardzo dobrze prowadzoną księgowość i mogliśmy aplikować dzięki temu o ten zwrot VAT-u, bo jest porządeczek w naszych dokumentach i ja jestem spokojny, jeżeli chodzi o tę kontrolę. To są wielkie pieniądze, ogromny zastrzyk i tu podziękowania dla pani skarbnik. Uszczelnienie systemu finansowego, czyli nie umarzamy podatków, prowadzimy kontrolę, jeżeli chodzi o oświadczenia, o deklaracje podatkowe i to już przynosi wymierne efekty. To widać, jak nam się poprawia kondycja finansowa gminy. Otwartość i współdziałanie, czyli jesteśmy otwarci na współpracę z każdą gminą, jesteśmy otwarci na współpracę z każdą organizacją, która przynosi nam korzyść. To otwarcie na przykład na współpracę z policją, na straż pożarną, to są wymierne efekty. Nie ma wtedy zagrożenia, że nam zlikwidują posterunek policji na przykład. Zadłużenie. Stan na 1 stycznia 2015 rok 4 miliony 9 tysięcy, stan na 31 grudnia 2 miliony 975 tysięcy. W 2015 roku nie wzięliśmy ani kredytu, ani pożyczki.
umorzenia zaległych podatków, podatek od nieruchomości od osób fizycznych, 4 decyzje na kwotę 205 zł, podatek rolny od osób fizycznych, 4 decyzje na kwotę 1353 zł i dalej do 0,0, podatek odroczenie terminu płatności, 1 decyzja 361 zł. I nie ma podań, naprawdę jest niewiele podań, jeżeli chodzi o umorzenie podatków. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi za przedstawienie sprawozdania rocznego. Myślę, że jest to przedstawienie w skrócie. Zapytam, czy panie, panowie radni, czy macie jakieś pytania do tego sprawozdania do pana wójta. Bardzo proszę, pan radny Marian Grelc. Panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni państwo, mam pytanie do pana wójta. Jednym z punktów było przejęcie gruntów 60 hektarów. Pokaźna dosyć taka suma. Czy wójt mógł wskazać, chociaż nie tak szczegółowo, co to za grunty i gdzie one się znajdują? Były sesje, gdzie co sesja mówiłem, które grunty żeśmy przejęli. Na rondach te dwie działki, każda z nich, już nie pamiętam ile tam miała hektarów, to pokazywałem. Przejęliśmy różne fragmenty. Ostatnio, no byś musiał wieś po wsi wspominać. My mamy 21 wsi i właśnie w każdej wsi coś żeśmy przejęli. I to jest, zintensyfikowaliśmy te przejęcia, no i tyle wychodzi w ciągu roku. Jeżeli państwo chcecie, mogę co sesja informować, czy jeżeli na przykład o Rybno chodzi, to proszę bardzo. Dziękuję za to. Odpowiedź, tylko mi chodziło o to, że to nieodpłatnie było przejmowane. Tak, to są grunty. To tak naprawdę to wszystko podejrzewam, że agencyjne to chodzi, tak? I nie tylko, nie tylko. Wszelkie grunty z zewnątrz, bo to są czasami grunty, które na przykład są we władaniu wojewody, nadzorowane przez starostę, a przejmujemy. No, weźmy przykład w Prusach, przejęliśmy ten lasek, który wieś i tak korzystała. To jest dawny taki teren, który wsi służy. I to akurat nie przejęliśmy od agencji, tylko od wojewody warmińsko-mazurskiego. Ten fragment. Dziękuję panu. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do pana wójta? Bardzo proszę, pan radny. Panie przewodniczący, panie wójcie, radni. Ja chciałbym zapytać, czy jest sprawę VAT-u. Zwrot VAT-u to jest za które miesiące? Bardzo proszę, pan wójt. Dział księgowości musiał się spieszyć, bo VAT można 5 lat do tyłu. Więc żeby mieć zwrot jeszcze z 2010 roku, to właściwie po nocach siedziały dziewczyny, żeby ten VAT uzyskać. W tej chwili to jest za rok 2011. Za 10 200 kilka tysięcy do 4 stycznia nam wpłynie. Czyli do 4 stycznia jakieś 800 tysięcy, już ponad 800 tysięcy wpłynie nam z VAT-u. Później będą następne lata. Wymaga to naprawdę ogromu pracy ze strony księgowości. To wielkie podziękowania dla pani skarbnik, że bardzo skrupulatnie prowadzi tą działalność księgową. Naprawdę aż miło. Są gminy, które próbują odzyskać VAT, bo w trakcie rezygnują, widząc co mają w swoich dokumentach, lub też nie dostają, bo nie tak prowadziły księgowość. Bo różnie to może być. Naprawdę możemy jako społeczność podziękować pani skarbnik za wzorcowe prowadzenie dokumentacji związanej z księgowością, bo z tym bojujemy od 8 miesięcy i efekty już są. Mam kolegów wójtów, którzy dłużej bojują, nie dostają. Ale jeżeli widzi Urząd Skarbowy, że ma do czynienia z profesjonalistami, że wszystko jest podpięte na ostatni guzik, to nie ma dyskusji. Dziękuję panu wójtowi. Bardzo proszę, pan radny Piotr Jagielliczny. Mam pytanie do pani skarbnik. Od kiedy jednostki gminne mogły korzystać z odpisu bankowego? Bardzo proszę, pani skarbnik. Panie przewodniczący, szanowna rado, tak jak tutaj może jeszcze rozpocznę, troszkę dodam do słów pana wójta, nie dlatego, że podkreślić, że nas tu czekało dużo pracy, ale w tej chwili mogę usprawiedliwić się przed szanowną radą z niewywiązania się
niektórych momentach, jak życzyliście sobie zmiany, myśmy byli zajęci inną sprawą, czyli tym dokumentowaniem wszystkiego, co dotyczyło VAT-u. Myśmy zawieźli do Urzędu Skarbowego w 5 osób, nie wiem, żeby nie powiedzieć, że całą szatę dokumentów, bo liczyliśmy, że oni nam wybiórczo poproszą 1-2 miesiące. Niestety rok 2010 i 11 musieliśmy wywieźć, bo ich czynności sprawdzające polegały na tym, że nie chciano tutaj do nas przyjechać. Może czeka nas jeszcze jakaś kontrola bardzo wnikliwa. Nie wiemy, jak to się skończy. No, ryzyko zostało podjęte i udało nam się, nie myśleliśmy, że tak szybko, za rok 2011 ten VAT odzyskać. Od ilu lat? To znaczy w ogóle zmieniły się jeszcze przepisy, że jeszcze to należy dodać, bo zakład nasz gospodarki komunalnej był już właściwie od początku. Oni naliczają sobie VAT i odzyskują VAT. My jako Urząd Gminy nie musieliśmy wejść w to, dopóki nie przekroczylibyśmy w roku 150 tysięcy. Nie było takich sprzedaży, nie było potrzeby zgłoszenia się. Była możliwość cofnięcia się, tak jak Pan Wójt wspomniał, o 5 lat i to zostało dokonane i dlatego odzyskujemy. Od ilu, jakie było pytanie? Przepraszam. Bardzo proszę. Moje pytanie jest, bardzo sprecyzuję. Pani skarbnik była od wielu lat tutaj w urzędzie gminy pracuje i moje pytanie jest, od ilu lat mogła gmina starać się o zwrot VAT-u? Bo ja rozumiem, że teraz jest od 2010. Czy wtedy? Chodzi mi o to, czy jest zaniedbanie wcześniejszej rady i gminy, że nie skorzystała, czy po prostu czy w tej chwili weszło? Żebyśmy jasno wiedzieli, czy po prostu była taka możliwość, czy nie było? Dziękuję. Nie mówimy o możliwości. Mówimy, od kiedy gmina miałaby stać się z obowiązku wejście w podatek VAT. Więc nie weszliśmy w próg, gdzie musielibyśmy być płatnikiem podatku VAT. Do dnia dzisiejszego. Nie jesteśmy. Ale Państwo dobrze wiecie i słyszycie w mediach, że gminy próbują odzyskać podatek VAT od inwestycji. I to się pojawiło, nie wiem, na początku tego roku, w ubiegłym roku pod koniec gminy próbują odzyskać VAT i dlatego my też poszliśmy w tym kierunku. Chociaż ja biłam się z myślami długie noce, czy wejść w to, czy nie wejść. My tutaj z panem mecenasem żeśmy analizowali i tak wyszło, że żeśmy finał tego jest taki, że wyszliśmy. Dziękuję pani skarbnik. Bardzo proszę, pan radny. Dlatego, że sam jestem płatnikiem VAT-u i dokładnie wiem, jak to wygląda, dlatego się zapytałem. I te dokumenty, o których pan wójt mówi o 2010, 11, 12, one nie mogą być wytwarzane w tej chwili, one po prostu są w dokumentacji gminnej. To szacunek do pani skarbnik, że macie porządek. Bo jak przychodzi do mnie Izba Skarbowa, sprawdza mi VAT, to ja jej nie wytwarzam, one po prostu są już. Także po prostu to tylko można powiedzieć, że ten porządek był w 2010, 11, 12 i tak dalej. Jest niemożliwością w tej chwili porządkować czegoś, co po prostu ma datę 2010-2011. Bo żebyśmy uszanowali każdego z osobna. Dziękuję. Dziękuję koledze radnemu. Bardzo proszę pani skarbnik jeszcze. Może to zostało źle odebrane. Dokumenty każdego roku są tak przygotowywane, żeby były w miarę później przy każdej kontroli, żeby wypaść dobrze, żeby było w porządku. Różnie to bywa, ale tutaj panu Witowi i ja nam chodzi o coś innego. Myśmy musieli wrócić ze sprzedażą naszej gminy
do tych 5 lat do tyłu. I w ciągu tych 2 miesięcy, robili w listopadzie i w grudniu, robiliśmy tutaj koleżanka i zespół, pani Bożena Oman, która ma wpływ dochodu, bo musieliśmy cofnąć z tytułu sprzedaży naszej, czyli czynsze z lokali, służebność, wpłaty, które szkoły pozyskują na przykład za wynajem pomieszczeń w OSIR-ze, gdzie są wpłaty za pobierane, to wszystko trzeba było cofnąć i podzielić, wyciągnąć dokumenty, przedłożyć w Urzędzie Skarbowym i pokazać, że każda wpłata czynszu mieszkaniowego, bloku czy w naszych obiektach, w Tuczkach, w Koszylewkach, w Szczuplinach, to wszystko zostało wpłacone. Chodzi o tą dokumentację całą, że oni nas pod tym kątem sprawdzali. Myśmy mieli z tym bardzo dużo roboty, bo rachunki, faktury, gdzie chcieliśmy odzyskać z tych inwestycji, no to są 3-4 segregatory, ale cała ilość dokumentów dotycząca wpływów, bo w każdym wyciągu, każdego dnia gdzieś się coś przeplotło, jakiś dochód, płatny. Myśmy legendę zrobili kolorową na, nie wiem, na czynsze oddzielnie, na płaty z lokali oddzielnie, mieszkań oddzielnie, jakaś opłata skarbowa. Z całego roku wszystkie same poznaczaliśmy, bo Urząd Skarbowy sobie życzył tych dokumentów. To tak wyglądało. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Może się mi głos pan wójt, bo wierzę, że do tego z panią skarbnik solidnie przygotowani. Byliśmy na szkoleniach i te szkolenia nam dużo pomogły i czuliśmy się pewnie, bo idąc do Urzędu Skarbowego my musimy mieć taką wiedzę jak Urząd Skarbowy na ten temat, co możemy, czego nie możemy. Tutaj no, ryzykujemy wójt swoimi poborami, bo tam są kary skarbowe, znacie te zasady karania kierowników jednostek i z panią skarbnik. Ale ja jestem spokojny, naprawdę księgowość i ten dział rewelacyjnie pracował przez te wszystkie lata i możemy być spokojni. Cieszę się, że dzięki temu nasza społeczność może tak duże pieniądze odzyskać i możemy inwestować, możemy mieć na różne inwestycje dochody. Wielkie podziękowania dla pani Zdzisi, która tworzy świetny zespół. Te panie są profesjonalistkami, świetnie wykształconymi. Wysyłaliśmy je na różne szkolenia, często kosztowne, ale to się zwraca. Dziękuję panu wójtowi. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma pytanie? Bardzo proszę, pan radny Wójt Rydel. Jeszcze ostatnie pytanie mam w sprawie stadionu. Czy stadion jest, w którym roku będzie, czy jest rozliczony, czy 2010, 2011, czy to będzie w przyszłości? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik. Na tą chwilę stadion, inwestycja na stadionie nie jest zakończona. Mamy, tak jak mieliśmy w planie, mamy rachunki opłacone. Wiem, że na następnym roku jeszcze będzie tam dalej rozbudowywana inwestycja, więc będziemy szli w tym kierunku i nie jest zamknięte rozliczenie inwestycji na stadionie drugiego. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Bardzo proszę, pan radny Zygfrydek. Dlaczego się zapytamy o stad, dlatego że jeden z podwykonawców, firma z gminy Rybno, nie otrzymała pieniędzy i dlatego dostałem bezpośrednie pytanie od wykonawcy. Czy mają się zgłaszać do gminy, czy do głównego inwestora? Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę. Przepraszam, ale ja nie wiem nic o tym, żeby był podwykonawca do inwestycji na stadionie wynajęty, że tak powiem. My mamy umowę z wykonawcą i nie mamy dalszych umów i to nas nie wiąże. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Czy są jeszcze pytania w tej sprawie? Czy jeszcze do sprawozdania rocznego macie państwo jakieś pytanie? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam punkt 5 i przechodzimy.
Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach. Podpunkt 1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybno na lata 2015-2020. I tu również poproszę panią skarbnik. Panie przewodniczący, szanowna rado, zmiany od ostatniej sesji do dzisiejszej po stronie dochodów. Tak jak słyszeliście państwo o zwiększeniu tych środków pozyskanych za rok 2011 z tytułu VAT-u, zwiększamy o kwotę 453 527 zł 40 groszy i po zmianie dochody wynoszą 25 830 753 złotych 37 groszy. Jeśli chodzi o stronę wydatków, to zmniejsza się je o kwotę 136 472 zł i 60 groszy i po zmianie wynoszą 26 34 581 zł i 37 groszy. Przychody. Z uwagi na wpływ środków i już niemożliwość właściwie rozdysponowania zmniejszono przychody o kwotę 590 tysięcy i to uczyniłam w wolnych środkach, czyli mieliśmy 1 800 000 wolnych środków, pomniejszyłam o kwotę, która była mi jak gdyby nadwyżką i to będzie i wchodzi to do nadwyżki na koniec roku, czyli środki do wykorzystania, do zdysponowania w roku 2016, z tym, że po bilansie, po 30 kwietnia. Jeśli chodzi o rozchody, pozostają na tym samym poziomie i wynoszą 1 34 400, w tym spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu 359 400 zł i spłaty kredytów w wysokości 675 000 zł. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki. Deficyt budżetowy w wysokości 203 828 zł oraz planowana rata planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 34 400 zł zostanie pokryty przychodami z innych źródeł, czyli wolnych środków w wysokości 1 238 228 zł. Kwota długu, tak jak od jakiegoś czasu po wycofaniu się z planowanego kredytu, nie ulega zmianie i na koniec roku, już teraz tak możemy powiedzieć, planowana kwota długu wynosi 2 975 163 zł i 21 groszy. Ja jeszcze tylko dodam, że w załączniku drugim przedsięwzięcia zmniejszyliśmy kwotę projektu w dziale 750 informatyka w uchwale budżetowej o kwotę 96 674 zł i 60 groszy. To dotyczy projektu likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Rybno. Dopóki nie został rozliczony, nie mogliśmy zmniejszyć planu i dochodów, i wydatków. W tej chwili to jest uczynione, więc załącznik numer 2 uległ zmianie. Dziękuję. Dziękuję panu skarbnik. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, kto z państwa radnych ma jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym myślę, że jest w miarę jasno wszystko przedstawione. Przechodzimy do podjęcia uchwały i poproszę kolegę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Rybno z dnia 6 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rybno na lata 2015-2020. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 230 ust. 6 i artykułu 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw 2016 roku, pozycja 885 ze zmianami. Rada Gminy Rybno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Rybno oraz prognozę kwoty dług i spłat zobowiązań na lata 2015-2020 zgodnie z załącznikiem uregulowanym do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały wyrażenie mówi do gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję koledze za odczytanie. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał, również nie widzę. Uchwała przeszła jednogłośnie 14 radnych za przyjęciem tej uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do podpunktu drugiego, punktu szóstego. Zmian w budżecie gminy Rybno na 2015 rok. I tu również poproszę panią skarbnik o przedstawienie tematu. Zmiany w budżecie przedstawiają się następująco. W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo zwiększa się dochody bieżące o kwotę 242 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i finansowania własnej inwestycji gminy. O 1000 zł jest to dofinansowanie wpłat ludności do inwestycji, a 606 242 zł dotyczy właśnie zwrotu za rok 2011 kwoty VAT. Zmniejsza się wydatki majątkowe w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą projekt kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębień i remontu hydroformi w Hartowcu o kwotę 78 400 zł. Do wysokości wykonania jest to pozycja numer 3 załącznika inwestycyjnego, czyli załącznik numer 3. W dziale 600 transport i łączność zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe w wysokości 31 tysięcy. Dotyczy inwestycji tej drugiej współfinansowanej z Agencją Nieruchomości Rolnych. Remont osiedlowych ciągów komunikacyjnych na osiedlach po byłych PGR-ach w Koszylowach, gmina Rybno, na działce numer 449 według projektu pod nazwą Remont i przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu po byłych PGR w Koszylewach, gmina Rybno. W dziale 720 zmniejsza się dochody i wydatki bieżące w wysokości 96 674,60 zł, to jest to, o czym wspomniałam. Chodzi o projekt likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Rybno do wysokości wykonania. W dziale 750 administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 86 500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 9392 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w rozdziale ochotnicze straże pożarne. Zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe w wysokości ogółem 27807 zł. Jest to dotacja celowa z powiatu działdowskiego dla następującego zadania inwestycyjnego. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeglia o kwotę 23 940 zł. I drugie, zakup bramy garażowej dla OSP Żabiny o kwotę 1747 zł. Ta pierwsza pozycja numer 18 w załączniku inwestycyjnym. Zakup bramy garażowej pozycja 22. W dziale 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody bieżące w wysokości 250 zł z tytułu opłat za koncesję i licencję.
dziale 801 oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 7300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale oddziały przedszkolne przedszkola podstawowych. Dział 852 na podstawie decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 1517 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. W dziale 926 kultura fizyczna dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 4000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Tutaj, gdzie mamy, dokonujemy zwiększenia, to na pewno nie dlatego, że mamy wszędzie, gdzie dokonujemy zwiększenia, jest ta kwota niezbędna, ale dla zabezpieczenia, bo jeszcze cały styczeń musimy księgować rachunki dotyczące starego roku, więc nie jesteśmy może w stanie przewidzieć, stąd nasze zabezpieczenie na niektórych paragrafach. Dziękuję. Dziękuję panu skarbnik. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma jakieś pytanie? Nie widzę. W związku z tym nie będziemy przedłużać i przechodzimy do głosowania. Poproszę kolegę o czytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2015 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2, 4 i artykułu 60 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminy, dzień ustaw z 2016 roku do 2024 z późniejszymi zmianami Rada Gminy Rybno uchwała następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy. Punkt 1. Zwiększa się planowane przychody o kwotę 453 527,40 zł zgodnie z rocznikiem. Punkt 2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 166 472,60 zł zgodnie z załącznikiem numer 2, 3, 4 i 5. Paragraf 2. Budżet podobnych zmianach wynosi punkt 1. Plan dochodów ogółem 25 830 753 037 groszy. Z tego dochody bieżące 24 416 725 zł i 18 groszy. Dochody majątkowe 1 417 028 zł i 19 groszy. Punkt 2. Plan wydatków ogółem 26 34 585 37 groszy. Z tego wydatki bieżące 23 554 903 złotych 49 groszy. Wydatki majątkowe 2 479 677 złotych i 88 groszy. Paragraf 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 203 828 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z użycia kredytów i pożyczek dla biegu w wysokości w kwocie 203 828 zł. Paragraf 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek dla biegu w wysokości 1 34 400 zł przeznacza się punkt 1. Część wolnych środków w kwocie 1 34 400 zł. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Dziękuję koledze za odczytanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała przeszła jednogłośnie. 14 radnych jest za przyjęciem tej uchwały. Proszę państwa, przechodzimy do podpunktu 3, punktu 6. To mianowicie zmiany uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z organizacją z ograniczoną odpowiedzialnością. I tutaj bardzo proszę, proszę o głos pan mecenas. Proszę państwa, w uchwale, którą państwu przedstawiono, niezbędne są zmiany. Te zmiany są redakcyjne. Proszę spojrzeć na tą uchwałę, ja państwu przedstawię, na czym będzie zmiana polegała. W punkcie 2 tej uchwały jest taki zapis, to jest dwójka z ogłośnikiem budowli stanowiących. Poniżej w wyliczeniu jest ABC nieruchomości poszczególnie opisane. Więc ten zapis, dwójka z ogłośnikiem budowli stanowiących, byłby usunięty. Natomiast oznaczenie ABC zostałoby zastąpione
oznaczeniem cyfrowym, cyfry arabskie z ukośnikiem. Dwójka, trójka i czwórka. Wtedy ta nowa treść ustępu drugiego miała brzmienie wyraża się zgodę na wniesienie do spółki przez gminę Rybno jako wkładnie pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego prawa własności. Punkt pierwszy. Nieruchomości gruntowej. Tu jest opis tej nieruchomości położonej w obrębie tuczki. Dalej już nie będę czytał, to się nic nie zmienia. Punkt drugi. Nieruchomości zabudowanej stacją wodociągową w miejscowości Galera Stacja. Dalej opis, tak jak Państwo macie. Punkt trzeci. Nieruchomości zabudowanej pompownią sieciową P1 w miejscowości Szczupliny. Dalszy opis, tak jak jest u Państwa. I punkt czwarty. Nieruchomości zabudowanej pompownią sieciową P2 w miejscowości Groszki. Z dalszym opisem, który Państwo macie. Dziękuję. Dziękuję Panu Mecenasowi. Otwieram dyskusję. Panie i Panowie Radni, czy macie jakieś pytania w kwestii wyjaśnienia tej uchwały? Bardzo proszę. Bardzo proszę, Pan Radny Piotr Górkiewicz. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, Panie Mecenasie, a inne, powiedzmy, przepompownie, pompownie nie będą wchodziły? Tylko te, które są wyszczególnione, tak? Reszty zostają w gestii gminy. Bardzo tak. Proszę. Może kilka słów wyjaśnienia, skąd ta uchwała, dlaczego jest konieczność zmiany tej uchwały podjętej wówczas w marcu. Wówczas planując przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę, planowano, że jej kapitał zakładowy będzie wynosił około 200 tysięcy. Dlatego było w tej uchwale wskazane dwie działki, na których jest siedziba zakładu, chodzi o oczyszczalnia ścieków. Ale to był marzec, potem przystąpiono do rozliczania VAT-u i przedmiotem rozliczania VAT-u będzie modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z wszystkimi urządzeniami posadowionymi tam na tych działkach, gdzie jest siedziba spółki, gdzie jest siedziba zakładu. No i spółka ma realizować inwestycje na terenie gminy. Inwestycje w zakresie wodociągów i komunikacji. Będzie korzystała, ale musi korzystać z dofinansowania zewnętrznego. Byliśmy z wizytą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, bo ten fundusz będzie udzielał głównie dogodnych kredytów na tego typu inwestycje. I stanowisko funduszu jest takie, że jeśli ten podmiot ma realizować inwestycje, które będą przekraczały na pewno 1 do 2 milionów, czasami więcej, to ich kapitał zakładowy musi mieć stosowną wysokość. To nie może być 250 tysięcy, bo nikt nie udzieli kredytu spółce, która ma kapitał zakładowy w granicach 200 tysięcy. Dlatego kapitał zakładowy tej spółki musi wynosić, przyjęliśmy, że co najmniej około 1 miliona. Dlatego i teraz właściciel, gmina, która spółkę zakłada, ma dwa wyjścia. Bo ten kapitał zakładowy musi zostać pokryty. Albo rzeczowo, albo w formie gotówkowej. Gmina nie ma możliwości, żeby przekazać nowo powstałej spółce na pokrycie kapitału zakładowego 1 milion złotych. Jedyne, co gmina może wnieść do spółki, to są nieruchomości wraz z urządzeniami, z budowlami, które są obecnie własnością gminy, a były przekazane spółce. Dlatego się tu pojawiają inne nieruchomości. Tamte, które były w pierwotnej uchwale, nie możemy ich zmieniać własności, gdyż to będzie przedmiotem rozliczenia VAT-u. A w momencie, gdyby to było już własnością innego podmiotu, to byłoby to skomplikowane i to praktycznie by uniemożliwiało odzyskanie z VAT-u z inwestycji modernizacyjnej oczyszczalni. Tam do odzyskania jest kilkaset tysięcy. Dlatego gmina na pokrycie kapitału zakładowego wniesie do spółki nieruchomości, które mają Państwo opisane. To są nieruchomości, te w punktach 2, 3, 4, tak jak jest to opisane, stacja wodociągowa i pompownie. I nieruchomość opisana w punkcie pierwszym
w obrębie Tuczki. Tam spółka ma jakieś plany, żeby magazynowanie osadu, coś takiego. Jest to działka położona z dala od Siedzikowskich, bo magazynowanie tego typu rzeczy nie może, to nie może być magazynowane w pobliżu miejscowości, w pobliżu zabudowań ludzi. Stąd taki jest kształt tej uchwały. Zapisy te poprzednie w paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy, to jest zapis taki porządkujący. Nie, jest, nie ma zmiany żadnej celu. Pozostałe oczywiście, to co Pan Radny pytał, pozostałe wszystkie urządzenia, budowle, nieruchomości, które są niewymienione w tej uchwale, pozostają własnością gminy Rybno. One będą przekazane spółce oczywiście do zarządzania tym majątkiem, no bo ktoś przecież musi na bieżąco sprawować zarząd nad sieciami pozostałymi wodociągowymi, kanalizacyjnymi i nad pozostałymi urządzeniami. Dziękuję panu profesorowi. Dyskusja dalej otwarta. Jeśli są pytania, bardzo proszę. Nie widzę. W związku z tym myślę, że zamykam dyskusję, jeśli nie ma pytań. I poproszę kolegę o odczytanie uchwały. Uchwała Rady Gminy Rybno. Uchwała Rady Gminy Rybno z dnia 6 grudnia 2015 roku do zmiany uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie artykułu 9 ust. 1, artykułu 18 ust. 2, punkt 9 litera A, litera F i litera H ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw z 2015 roku, pozycja 515. Rada Gminy Rybno uchwała następuje. Paragraf 1. Uchwała nr 4, łamane 40/15 Rady Gminy Rybno z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zmienia się w ten sposób, że po pierwsze, paragraf pierwszy, ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie. Likwiduje się samorządowy zakład budżetowy gminny, samorządowy zakład gospodarki komunalnej w Rybnie w celu przekształcenia go w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością gminy Rybną pod firmą zakład gospodarki komunalnej w Rybnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Punkt drugi, w paragrafie drugim, ustęp drugi otrzymuje brzmienie. Wyraźnie zgodę na wniesienie do spółki przez gminę Rybną jako wkład niepieniężny na pokrycie kapitału zakładowego prawa własności. Punkt pierwszy. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Tuczki gminy stanowiącej działkę oznaczoną ewidencyjnie numer 62 o powierzchni 0,9713 hektara, na której 4 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą numer EL1D łamane na 000 27 824 łamane na 9. Punkt drugi. Nieruchomości zabudowaną stacją wodociągową w miejscowości Granego Stacja położoną w obrębie Żabinu gminy Rybno na działce oznaczonej ewidencyjnej numer 518 o powierzchni 0,1914 hektara, na której Wydział 4 Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie stanowi podprowadzi księgę wieczystą numer EL1D łamane na 00232030 łamane na 0. Punkt trzeci. Nieruchomość zabudowaną pompownią sieciową po 1 w miejscowości Szczupliny położoną w obrębie Nowa Wieś gmina Rybno na działce oznaczonej ewidencyjnej numer 201 o powierzchni 0,1405 hektara, na której 4 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą numer EL1D łamane na 000 31715 łamane na 3. I czwarte, nieruchomość zabudowaną pompownią sieciową P2 w miejscowości Groszki położoną w obrębie Groszki gmina Rybno na działce oznaczonej ewidencyjnie numer 39 o powierzchni 0,0672 hektara, na której 4 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą numer EL1D łamane na 00 32 182 łamane na 8. Paragraf drugi wykonany został w miejscu się kontroli gminy Rybno. Paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję koledzy za odczytanie. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę. Kto się wstrzymał? Dwa głosy wstrzymał.
wstrzymujące, 12 za, sprzeciwnych nie było. Uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 6, podpunktu 4. Ustalenie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Rybno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. I tutaj bardzo proszę, pan mecenas. Proszę Państwa, konieczność podjęcia tej uchwały wynika ze zmian w ustawie do systemu, ze zmian do ustawy o systemie oświaty. Ustawa ta jest nieustannie przeorywana i to w sposób gruntowny. I w jednej z ostatnich zmian do tej ustawy był zapis, że uchwały dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych zachowują moc do końca tego roku. Gmina ma taką uchwałę, bardzo podobną w kształcie i ta uchwała z dniem jutrzejszym wygaśnie, dlatego trzeba podjąć nową. Ona jest już oparta o znowelizowane przepisy, żeby w przyszłym roku można było tych dotacji udzielać w sposób zgodny z prawem. To jest podstawowa konieczność podjęcia tej uchwały. I projekt przygotowywał pan Sokołowski i nie ma tu jakichś istotnych różnic w porównaniu z dotychczas obowiązującym. Dziękuję panu mecenasowi. Czy są pytania co do tej uchwały, do tych wyjaśnień? Bardzo proszę, panie i panowie radni. Nie widzę. Nie wiem, czy chciał coś dodać pan inspektor oświaty, bo to ten właśnie na tą uchwałę. Czy tylko nas zaszczycił? To bardzo proszę panie inspektorze, jeśli pan chciałby kilka słów powiedzieć. Myślę, że pan mecenas już wszystko powiedział na ten temat. Mogę dodać, że to wynika dosłownie z artykułu 80 ust. 4 i 90 również ust. 4 ustawy o systemie oświaty, który to ustawodawca nałożył na gminę obowiązek określenia ustalenia trybu udzielania dotacji, jak i rozliczenia dotacji dla niepublicznych, jak i publicznych szkół, bo wiemy o tym, że szkoły są prowadzone przez stowarzyszenia, samorządy, osoby fizyczne i to jest właśnie ta regulacja dotycząca właśnie ustalenia trybu naliczenia dotacji, jak i rozliczenia. W tej chwili mamy jedną szkołę niepubliczną w Kartowcu i reguluje właśnie ten projekt tej uchwały sposób naliczania, jak i rozliczania. Również w tej uchwale jest mowa o niepublicznych przedszkolach, z tym, że my nie mamy, ale w związku z tym, że ustawodawca nałożył na obowiązek takiej regulacji, stąd ona się znajduje. Dziękuję. Dziękuję panu inspektorowi. Otwieram tę dyskusję i bardzo proszę, czy są pytania do inspektora, do pana mecenasa? Nie widzę. Zamykam dyskusję, ale chciałbym jeszcze zapytać pana mecenasa, czy tą uchwałę mogę czytać tutaj z kolega od deski do deski, czy można trochę tutaj się chce ulicić? Jeśli państwo nie wszyscy mają ten tekst, się z nim zapoznali, no to wystarczy, jeśli państwo to potwierdzają, no to wystarczy, jeśli odczytamy nazwę tej uchwały. Panie i panowie radni, czy macie tekst, jesteście zapoznani, czy macie inne zdanie, żeby czytać to cały? Nie widzę, więc poproszę kolegę o krótkie przystęp. Uchwała Rady Gminy Rybno z dnia 6 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzących na terenie gminy Rybno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji.
Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 1 punkt 15 artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy w dzienniku ustaw z 2015 roku pozycja 1515. Rada Gminy Rybno uchwala, co następuje i tu treść jest znana. Ja pozwolę sobie zacytować tylko końcowe artykuły. I tak, artykuł 12 wykonanie uchwały powierza się Gminowi Gminy Rybno, artykuł paragraf 13 traci moc uchwała 30/6/2002 Rady Gminy Rybno z dnia 1 marca 2002 roku w szczególnych zasadach udzielania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniu szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, obowiązek nauki, dzień budżetowy województwa warmińsko-mazurskiego z 2002 roku, numer 100, pozycja 1511 i paragraf 14, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku budżetowym województwa warmińsko-mazurskiego. Dziękuję, koledze. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał, również nie widzę. Uchwała przeszła jednogłośnie, 14 głosów za. Szanowni Państwo, zostały nam wolne wnioski, ale żeby chociaż wypić po kawie, proszę się rozgrzać, to 10 minut przerwy.